Droga społeczności szkoły podstawowej w Jeziorku. Milusińskie przedszkolaki, a zwłaszcza trzylatki, które po raz pierwszy przekroczyły próg naszej szkoły. Kochani uczniowie, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszoklasistów, którzy na bazie aktu ślubowania już za miesiąc staną się pełnoprawnymi uczestnikami społeczności szkolnej. Tak niedawno rozstaliśmy się, a znów nadszedł czas powrotu i spotkania. Zanim dwa miesiące wspaniałych i beztroskich wakacji, nie tak łatwo pożegnać jest nam plaże tonące w słońcu, błękit nieba, górskie ścieżki wśród zielonych lasów, szalone przygody wakacyjnych przyjaciół. Dzisiaj możemy spokojnie i radośnie rozpocząć nowy rok szkolny. Szkoła to obok nauki, to również zabawa, klasowe wycieczki, dyskoteki, to wreszcie koleżanki i koledzy, przyjaciele. Wszystkim nam życzę na ten nowy rok szkolny samych sukcesów w pracy i w nauce, jak również wielu radosnych chwil. Rozpoczęcie roku szkolnego to znakomita okazja do życzeń dla wszystkich uczniów, bo wy w szkole jesteście najważniejsi. Dla was szkoła istnieje, wokół was wszystko się kręci, a więc wszystkim uczniom życzę jak najlepszych wyników w nauce. Życzę dużo radości, zawarcia takich dobrych przyjaźni w szkole podstawowej, w przedszkolu, żebyście z tymi przyjaźniami przetrwali przez wiele, wiele lat, żebyście poszli w życie. Jak szkoła jest ważna w życiu każdego człowieka, to my dorośli wiemy o tym najlepiej, więc zadbajcie, drodzy rodzice, tak jak dotychczas we współpracy z nauczycielami, o dobre wyniki w nauczaniu, o tą wspaniałą atmosferę, o tą ciepłą, rodzinną atmosferę w szkole, która tutaj panuje. Życzę wam takiej dobrej, jak dotychczas, współpracy. Co nowego w roku 2017-18? Ano, pan wójt dotrzymał słowa, mamy świetlicę. Mamy świetlicę i jesteśmy gotowi zaopiekować się państwa dziećmi do godziny 15. Także proszę rozgłosić to wszem i wobec. I mamy nadzieję, że to wpłynie również na przyrost liczby uczniów w naszej szkole. Nadaję pani Agnieszce Piotrowskiej stopień nauczyciela mianowanego. Proszę bardzo, serdeczne gratulacje. Będziemy dzisiaj czytać Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Dramat napisany przez Wyspiańskiego w 1900 roku jest oparty na autentycznym wydarzeniu, gdzie Wyspiański brał udział w weselu swojego przyjaciela, malarza Lucjana Rydla, które odbyło się dokładnie 20 listopada. Wiele osób z dramatu, rzec można przeważająca ich część, ma swoje pierwowzory. Dziennikarz to Rudolf Starzewski, współpracował z dziennikiem Czas, był to znany polityczny dziennikarz. Na owe czasy to czasopismo było w Krakowie słynne. On najpierw współpracował, potem był jego redaktorem. Czepiec był pisarzem gminnym w Bronowicach, gdzie odbywało się wesela. Była to postać szanowana, ale charakterek to on miał. Po pierwsze wybuchowy, po drugie nie stronił od kieliszka, państwo rozumiecie o co chodzi. Po trzecie był takim raptusem, a po czwartym zadłużony u Żyda. To wszystko w jego osobowości wyjdzie w trakcie dzisiejszego czytania. Zosia, no cóż, Zosia była kuzynką pana młodego. Cóż tam, panie, w polityce? Chińczyki trzymają się mocno? O mój miły gospodarzu, mam przez cały dzień dość Chińczyków. Pan polityk? Otóż właśnie polityków mam dość po uszy dzień cały. Kiedy to ciekawe sprawy? A to czytaj, kto ciekawy. Wiecie choć, gdzie leżą Chiny? No, daleko, Kajsi, gdzieś daleko. A panowie to nijak nie wiedzą, że chłop chłopskim rozumem trafi, choćby było i daleko. A my tu cytomy gazety i syćko wiemy. A po co? Sami się do światu garniemy. I do tegoż czytania zaprosiłam pana wójta, pana radnego i panią sołtys. Oni wcielą się w rolę pan wójt dziennikarza, mój mąż w rolę czepca, pani Renata Balicka, czyli pani sołtys będzie Zosieńką.
i będzie lekko flirtowała z panem radnym, ale nie prywatnie, tylko na kanwie po tegoż dramatu, gdyż on będzie odtwarzał rolę, proszę państwa, dziennikarza. Dobrze, że przynajmniej pan umie zmiarkować, kiedy uczucie, a kiedy salonowa zabawka. Ale o tym na razie... To sprawka pani w dzięku. Pani jest bardzo miła. Pani tak główkę schyliła. Prawda? Jakbym się zdziwiła, że mnie tyle honoru spotyka. Pan redaktor dużego dziennika przypatruje się i oczy przymyka na mnie jako na obrazek. A obrazek malowany bez skazek. Farby świeże, naturalne. Rysunek ogromnie prawdziwy. Wszystko aż do ram idealne.